Jeżeli mówią Ci coś tytuły gier Wiedźmin 3, Cyberpunk 2077, to jesteś w dobrym miejscu. Do rozmowy zaprosiłam Marcina Klickiego, expert character artist, który ma na swoim koncie m.in. te tytuły. W odcinku będzie o tym, co trzeba sobą reprezentować, by móc postawić stopę w game devie, na ile można forsować swoje pomysły, czy praca w grach powoduje wypalenie zawodowe, o pracy w game devie, o zarządzaniu projektami w CD Projekt, narzędziach, sprzęcie, inspiracjach i dużo, dużo więcej. Zapraszam na rozmowę. Cześć Marcin, dzięki, że przyjąłeś moje zaproszenie. Dziękuję, również bardzo mi miło, że mogę tu być. Dzisiaj porozmawiamy o bardzo ciekawej branży i o pracy w firmie, uwaga, CD Projekt. Dokładnie. Ponieważ tak, właśnie przed chwilką dowiedziałam się, że od wielu lat mówię źle, ponieważ wymawiam tę nazwę firmy w języku angielskim, więc to było wielkie zaskoczenie. Dziękuję za udzielenie mi takiej informacji. Nie ma sensu. Słuchaj, Marcin, co trzeba sobą reprezentować, żeby móc postawić stopę w tej branży? Dobre pytanie, ale ogólnie, czy jeżeli chodzi o grafikę i może moglibyśmy to rozdzielić na dwie części, w sensie osobowość, co człowiek musi z sobą reprezentować jako osoba i umiejętności graficzne. To oczywiście to się wszystko zmienia w czasie, bo wcześniej, jak ja się zatrudniałem, to był 2012 rok. Sam proces rekrutacji i zatrudnienia wyglądał trochę inaczej i muszę przyznać, że trudniej było się dostać do CDP-u kiedyś niż teraz. Ale to jest z różnych względów, no nie? Kiedyś kiedyś bardzo dokładnie wybierano osoby, żeby pasowały nie tylko skillowo do teamu, ale również jeżeli chodzi o osobowość. Więc tych spotkań było 3-4 spotkania i to raz, że z HR-em, dwa, że z producentem, trzy, że ze swoim przyszłym leadem i cztery z szefem studia. Więc ten proces był bardzo rozbudowany i naprawdę bardzo mało ludzi przechodziło ten proces pozytywnie, no nie? Jako, że firma bardzo szybko zaczęła rosnąć po wydaniu Wiedźmina 3, jak po prostu potrzebowała więcej osób do pracy, to ten sposób rekrutacji się zmienił delikatnie. Nie wiem dokładnie, jak on teraz wygląda, ale wiem, że po prostu jest na pewno odrobinę łatwiej. Nie, ten proces nie jest już tak rozbudowany. Nie ma już takiej selekcji, że coś źle powiesz na rozmowie i niestety, ale na razie. Tylko po prostu jednak ludziom się daje szansę i jest ten okres po prostu, no ten wstępny okres 3-miesięczny, gdzie możesz się w jakiś tam sposób zaprezentować. Aczkolwiek taki mały insight mogę sprzedać, że u nas w teamie nigdy się nie zdarzyło, żeby ktoś po 3 miesiącach zrezygnował, albo żeby ktoś po 3 miesiącach został wyrzucony. Zawsze jak już się ta osoba przychodziła, to jednak po prostu zostawała. Więc jeżeli chodzi o jakąś osobowość, to pewnie wystarczy być w miarę, chciałem powiedzieć normalny, ale może powiedzmy, że w miarę ogarnięty, tak, chociaż to różnie bywa. Ale wystarczy. To jest ogarnięty w tych czasach. Dokładnie. Ale wystarczy gdzieś tam być, powiedzmy, w połowie drogi i będzie okej. Jest takie opowiedzenie, że po prostu no, warto nie być w jakimś tam sensie chamem. Powiedziałbym odrobinę dosadniej, bo to właśnie taki koleś bardzo specyficznych słów tam używał, ale nieważne. I będzie wszystko ok. Jeżeli chodzi o skilla, to niestety wymagania są bardzo duże. I
Powiem tak. Zakładam, że ze skillem, który miałem w 2012 roku, teraz do CDP-u bym się nie dostał. Po prostu technologia i po prostu jakby jakość rzeczy, które ludzie robią dookoła, jest już tak duży i tak naprawdę zbliżony do siebie, że ty musisz być naprawdę bardzo dobry, żeby dostać po prostu szansę wejścia na juniorskie stanowisko. Nie? Nie mówię o jakimś wyższym stanowisku, tylko na juniorskie Tak. stanowisko. I to jest w sumie dość interesujące, bo ja sam, wiesz, obserwuję trochę, co się dzieje na między innymi na ArtStation i na takich właśnie stronach tego typu. To chyba najtrudniej mają koncept artyści finalnie, Ojej. bo jest ich po prostu bardzo, bardzo dużo. I skill, jaki ci ludzie mają, jest po prostu miejscami niesamowity. Więc wiesz, jeżeli ty jesteś nowym człowieczkiem, który gdzieś tam sobie po prostu rysował i ty próbujesz wejść do takiego studia, to ja bym proponował zrobić taki trik, żeby próbować jednak wejść, że tak powiem, od dupy strony. Czyli zatrudniasz się jako tester gier i łatwiej jest po prostu wejść do tego środowiska, zahaczyć się już w firmie i wtedy po prostu na przykład poprosić swojego lida, żeby cię przydzielił do na przykład chcesz rysować koncepty albo chcesz robić postacie, nie? No to prosisz swojego lida, czy mógłbym pójść do tego działu i pracować tam jako tester, nie? I ludzie myślą, że tester to jest taka osoba po prostu, która gra w grę i tyle, nie? Ale to jest po prostu bardzo dalekie od prawdy. To jest bardzo wymagające stanowisko, bo ta osoba musi mieć bardzo dużą, rozległą wiedzę techniczną, no bo ci ludzie nas supportują, nie? Często jest tak, że wiesz, że my bardzo korzystamy z pomocy testerów, bo oni mają na przykład bardziej silnik, jakby większą wiedzę silnikową niż my, bo my zazwyczaj robimy tak, że ograniczamy się do importu plików, nałożeniu jakichś tam materiałów, tekstur i tak dalej, a oni jednak testują te rzeczy, jakby sprawdzają, gdzie powinny być, i jednak ta wiedza techniczna jest troszeczkę wyższa, więc to są naprawdę bardzo potrzebni ludzie, ale no tak jak mówię, bardzo często zdarza się ostatnio przynajmniej tak, że przychodzą ludzie, są testerami i im jest łatwiej, po prostu kończy się projekt tam, no powiedzmy, za 2-3 lata i oni są testerami 2-3 lata, a później, wiesz co, chciałbym spróbować robić koncepty, nie? I zazwyczaj nikt nie robi jakiegoś większego problemu, tylko po prostu, no, lead daje szansę tej osobie. I muszę przyznać, że chyba w dzisiejszych czasach, jeżeli naprawdę nie masz silnego portfolio, takiego naprawdę wow, to jest chyba najłatwiejsza opcja, żeby się zaczepić. Ale też trzeba sobie zadać pytanie tak naprawdę, bo oprócz tego, że wiesz, że siedzę w CDP, ja trochę staram się prowadzić takie workshopy, no nie? I wiesz, mam tam Ale powiedzmy to z osobami, które są już zaawansowane w tej dziedzinie, czy to różnie. są. Wiesz, ja też się uczę tego i staram się na przykład, wiesz, staram się nie brać kompletnych zielonek, bo to jest bardzo trudne nauczyć kogoś od totalnego zera. Próbowałem kilka razy i że tak powiem, to nie jest tak, że może się sparzyłem, tylko ilość energii, jakie musisz w to włożyć, jest po prostu dla mnie za duże, no nie? Lepiej wziąć osobę, która w jakiś sposób rokuje, widzisz, że ma talent, że doszła do pewnego momentu sama i tobie łatwo już ten kamyczek oszlifować, no nie? To teraz wolę właśnie w taki sposób z ludźmi pracować. Raz, że są bardziej samodzielni,
no nie? Nie musisz im absolutnie wszystkiego pokazywać, przez co nie, po prostu nie musisz się z tymi osobami spotykać 15 razy w tygodniu, tylko wystarczy raz. I też rozumieją to środowisko, prawda? Dokładnie, tak. Dokładnie to, co powiedziałeś, że o czymś mówisz i to już dociera gdzieś tam. Dokładnie. No, ale o czym chciałem powiedzieć, tak, wiesz, początkujący ludzie mają taki problem, że oni od razu chcą iść do Blizzarda. No nie? Czyli jeszcze nie zaczęli swojej przygody z grafiką, jeszcze tak naprawdę nie mają żadnego doświadczenia, bo to, że ty umiesz zrobić postać do portfolio na ArtStation, nic nie oznacza, bo po prostu umiesz wymodelować jakąś tam rzecz, ale po prostu nie rozumiesz, jak rozwiązywać tam problemy techniczne, które są, no po prostu umiesz wymodelować rzecz, to jest tak, no to jest minimum wiedzy, które musisz mieć, nie? Ale generalnie ludzie mają takie podejście, że jestem super początkujący, ale ja już bym chciał do najlepszej firmy. Najlepiej Rockstar, Blizzard, może jakiś Riot Games, nie? Może Valve i tak dalej. I muszę przyznać, że chyba każdy przez to przechodzi, ale to nie jest jakby... Z doświadczenia wiem, że to nie jest dobry sposób na siebie. Lepiej jest pójść do małej firmy, która raz, że cię doceni, że chciałeś przyjść, dwa, dostaniesz lepsze pieniądze niż w dużej firmie, trzy, o wiele łatwiej ci będzie szybciej się po prostu nauczyć od tych ludzi, bo w małym teamie o wiele łatwiej jakby powiedzmy, że ta wiedza pływa sobie dookoła, no nie? Czym większy team, na przykład team, który jeszcze oprócz tego no, jest siedzi po domu teraz, nie? To ciężko ci się uczyć od kogoś, jak musisz do niego dzwonić na Slacku, halo? Tak. Muszę coś się dowiedzieć, nie? No, więc o wiele lepiej moim zdaniem zacząć swoją przygodę od małego studia, budować sobie po pierwsze znajomości, budować sobie skilla tam i po prostu pracować dużo po godzinach i niestety nie da się tego ominąć, jak inaczej. Nie da się tego ominąć, jak chcesz być dobry w tym, co robisz. Nie da się tego ominąć, bo co 2-3 lata zmienia się technologia. Ty musisz być ciągle na bieżąco. To nie jest tak, że ogarniesz sobie ołówek i kartkę i już całe życie będziesz możesz tego używać, no nie? Zazwyczaj co 4-5 lat zmienia się technologia i no i tak jak ja musiałem się na przykład nauczyć, mam u Marvelusa designera, albo Substance Paintera, bo to totalnie zmieniło sposób naszej pracy, no to tak samo zakładam, że za niedługo trzeba będzie się nauczyć nowych tooli opartych na AI na przykład, nie? I to będzie kolejny sposób budowania jakiegoś tam workflow i tak dalej, nie? A czy taka firma na przykład większa wspomaga tę naukę? Czy musisz to robić zawsze w swoim wolnym czasie? Oczywiście, że wspomaga. W sensie... Mogę pójść inaczej. Mogę sobie znaleźć jakiś workshop, który chciałbym pójść i odbyć. I idę po prostu tam do takiego specjalnego pana. Mówię mu, proszę pana, proszę mi to kupić. I jeżeli budżet jest na to, ja dostanę zielone światełko od swojego przełożonego, to tak, normalnie firma opłaca ci takie coś. No tylko, że wiadomo, chociaż tutaj nie jestem pewien, czy na przykład nie dałoby się tego zrobić w trakcie pracy, bo już mi się zdarzało na przykład prowadzić workshop w trakcie godzin. Jakby super. Jakby CDP płacił za to, jakby nie tylko mi, ale uczestnikom też, nie? Ale na przykład w zeszłym roku miałem taki fajny kurs z takim bardzo znanym rzeźbiarzem tradycyjnym. To też w całości on został opłacony dzięki uprzejmości CD Projekt. Oczywiście tam, wiesz, podpisujesz jakąś drobną umowę i tak dalej, ale to nie ma większego znaczenia. Ale aczkolwiek tak, robiłem to poza godzinami pracy i w swoim czasie. Tylko, wiesz, mi to nie przeszkadza, bo ja jestem jakby do tego przyzwyczajony od lat, no nie? Poza tym ja lubię robić swoje projekty. W sensie lubię robić personalne rzeczy. Nawet jeżeli one nie są jakiejś super jakości, to po prostu mnie to w jakiś sposób tam odpręża i ja
Mi to nie sprawia przykrości, że na przykład muszę kilka wieczorów poświęcić, żeby coś tam zrobić. Jakby jakoś czuję potrzebę, żeby moje życie tak wyglądało jakoś od zawsze, nie? A czy lubisz jakąś specjalizację w tej swojej branży? Na przykład, jak już robisz coś kompletnie, totalnie dla siebie, czy nie wiem, lubisz robić tylko i wyłącznie taki typ postaci, czy też eksperymentujesz, bawisz się tymi narzędziami? Właśnie, wiesz co, to jest troszkę tak, że ja uwielbiam robić jeden typ rzeczy i to są jakieś tam potwory, jakieś kreaturki, jakieś po prostu ufolutki i takie rzeczy. Przychodzi mi to w miarę łatwo, więc tak, to jest mój taki konik, to jest moja ulubiona rzecz. Najbardziej lubię eksperymentować właśnie z takimi rzeczami. Tylko, że jakby kiedyś skupiałem się bardzo na wykańczaniu tych rzeczy i robieniu takich super drobnych detali, ale teraz czym jestem starszy i no powiedzmy, że w pewnym sensie to troszkę jest leniwość, nie? Bo budowanie tych detali i tak dalej potrafi zająć naprawdę tygodnie, ale większy fan mam w samym szukaniu proporcji i w szukaniu samych takich podstawowych kształtów, niż w dzierganiu takich drobnych rzeczy. Ale to jest śmieszne, bo kiedyś właśnie miałem na odwrót. Kiedyś robienie tych detali sprawiało mi totalny fan, no nie? Aczkolwiek wiem, że w pewnym momencie na pewno się to wyrówna, czyli będę miał tak, że będzie mi, że po prostu to wróci gdzieś tam do swojej takiej normy, która gdzieś tam może kiedyś była. No niestety ja mam trochę tak, że z jednej skrajności w drugą skrajność lubię wchodzić, ale to chyba każdy, kto robi grafikę, tak trochę, no nie? Taka zmiana, musi być jakiś balans, prawda? Tak. Aczkolwiek, Musicie wiesz co, coś dziać. bardzo fajne to jest też pytanie, czy lubię eksperymentować, bo wiesz, warto czasem też sobie pomyśleć, czy nie wyjść z takiego swojego safe zone'u. I troszeczkę właśnie porobić rzeczy, których nie umiesz. I tak obserwuję ludzi, którzy dużo postują w internecie, na przykład na ArtStation albo Instagramie i budują swoje takie, wiesz, bazy ludzi, których obserwują, no nie? I powiem ci, że na początku bardzo łatwo się dałem złapać w taki, no, kurde, jest kilka klatek takich, na które trzeba uważać. Po pierwsze, to jest złota klatka, czyli pójdziesz do firmy, która ci płaci bardzo dużo i ty, pomimo tego, że się nie rozwijasz, ciągle siedzisz w tej firmie i pomimo tego, że nie sprawia ci to przyjemności, ty wiesz, że większych pieniędzy gdzieś nie dostaniesz, więc ograniczasz się do tego miejsca i to sprawia, że marnujesz swoje życie, no nie? Bo bardzo ciężko wyjść właśnie z czegoś takiego. I kiedyś dawno, dawno temu się tego nauczyłem. Przeżyłem to na własnej skórze. Z dobrych pieniędzy musiałem się cofnąć do bardzo złych pieniędzy, że praktycznie jechałem na zupkach chińskich. Wiem, że nie widać, ale kiedyś tak było, więc teraz sobie odbijam po prostu, nie? I powiem Ale się ci, opłaciło. opłaciło W się. sensie, że Tak, to było tak, warte. tak. To było Tak. warte. To była najlepsza decyzja w życiu, pomimo że to było na najcięższe 3 lata mojego życia chyba, jeżeli chodzi o takie zawodowe sprawy. Ale też jest druga właśnie taka klatka, która się nazywa Instagram i ArtStation i wszędzie, gdzie budujesz bazę followersów, czyli zazwyczaj ludzie, którzy cię obserwują cię po to, bo robisz specyficzną rzecz. Jeżeli ty zaczynasz eksperymentować i szukać czegoś innego, co cię interesuje, to nie dostajesz tyle lajków, nie dlatego, że te rzeczy nie są tak dobre, tylko dostajesz mało lajków, bo tych ludzi nie interesuje rzecz, którą robisz, bo oni przychodzą po to, żebyś ty zrobił potwora z ośmioma rękoma. Jeżeli nie dostają potwora z ośmioma rękoma, to oni Tylko jakby siedmioma. dokładnie, to nie wyczuwają, że to jesteś ty, no nie? Tak. I po prostu ci nie klikają. Łatwo sobie zniszczyć głowę w ten sposób, więc no od jakiegoś czasu po prostu staram się ograniczać, jeżeli chodzi o postowanie jakichś tam swoich rzeczy. Co prawda nie jest to stricte związane z tym, tylko po prostu bardziej skupiam się na takim po prostu swoim projekcie, który zajmuje mi praktycznie cały czas.
A możesz więcej powiedzieć o tym projekcie? Czy No, jeszcze na nie? razie nie. Jeszcze nie, dobra. Jeszcze nie. Tak, wiesz co, jak pracuję, pomyślałam o tym, jak mówiłeś właśnie o tym instagramowaniu, robieniu tych pięknych takich obrazków pod followersów. Tak sobie pomyślałam o swojej branży, o architekturze, bo to też jest taka bardzo instagramowa dziedzina. I mam wrażenie często, że właśnie dużo biur po prostu pokazuje takie piękne, idealne zdjęcia, które są tylko takim wyrywkiem może niefunkcjonalnego wnętrza, niefunkcjonalnej architektury, ale ten detal oczywiście jest ważny, jest istotny, ale często mam wrażenie, że po prostu nie skupiamy się na tej jakości całości i wchodzeniu w detale, ponieważ one mają jakieś przesłanie, jakąś jakość w sobie, tylko po prostu akurat to nam wyszło i to fajnie wygląda, więc wrzucamy na Instagrama i to jest takie dość przykre, bo wydaje mi się, że wchodzimy na taką trochę ścieżkę takiej taniości w pewnym sensie. Jesteśmy tacy algorytmowi, bo to się, tak jak mówisz, klika. Tak. Tylko, że to finalnie jest przeciwko, to służy koniec końców, jak sobie tak pomyślisz o tym, to w naszym przypadku to działa tylko i wyłącznie na naszą niekorzyść, bo łatwo zacząć robić to samo. Jeżeli robisz to samo, to tak, robisz to bardzo fajnie, nie? Ale niestety te rzeczy, które mógłbyś też pchnąć do przodu i całościowo zrobić wielki krok do przodu, ty tego nie robisz, bo jesteś cały czas skupiony na klepaniu jednej rzeczy. Także w tym roku też właśnie chciałbym troszeczkę innych rzeczy porobić. W sensie bardziej dla siebie, trochę innych rzeczy, trochę może mniej związanych z grafiką, ale to wiesz, to wszystko jakby jest jeszcze, no, raz, że kwestia czasu, a dwa... W przygotowaniu. Że kwestia, dokładnie, w przygotowaniu, no. Tak. A słuchaj, interesuje mnie bardzo, bardzo to, czy CD Projekt zaczyna używać AI w swojej pracy. Tak, o. W workflow. Wiem na procesie. Pewno, że ludzie z koncept artu używają. Znaczy, nie że cały czas, czy coś takiego, ale na pewno jak był taki boom, to tak. Ludzie po prostu chcieli sprawdzić, dlaczego tak, jest taki oczywiście. Boom. Ja przyznam, że ja używam dużo tego, w sensie AI, no nie? A w jaki sposób na przykład ty go używasz? Jak go wykorzystujesz? Słuchaj, w swojej pracy? No, na przykład robię sobie swój projekt i potrzebuję inspiracji, której ciężko czasem znaleźć coś innego, co cię zainspiruje, na przykład na Pinterestie albo na Google'ach, nie? No bo umówmy się, każdy artysta działa tak, że zanim zacznie tworzyć jakiś projekt, no musisz nakarmić głowę czymś, no nie? Możesz mieć oczywiście ogólny zarys, tak. Ale ty, wiesz, jest taki śmieszny test, który możesz sobie wykonać, że tobie się wydaje, że wiesz, jak wygląda hydrant, no nie? Ale jak zamkniesz oczy i zaczniesz go malować, to się okazuje, że ty wiesz, że to jest rurka i rurka, ale nie znasz wszystkich detali i nie pamiętasz tego, no nie? Więc nie. Tak, referencje są super ważne, inspiracje są super ważne i trzeba je zawsze zbierać. Ale ja sobie zaczynam korzystać z AI w taki sposób, że robię sobie jakiś, powiedzmy, szkic, wrzucam go sobie do AI, sprawdzam po prostu na podstawie, tam oczywiście wrzucasz jakieś tam keywordsy, on ci coś wyrzuca i muszę przyznać, że tak. Te rzeczy nie są perfekcyjne, one nie są fenomenalne, tak, że powiesz wow. Oczywiście czasem się zdarzy coś fajnego, ale w każdym z tych obrazków jest kawałeczek interesujący. I to muszę przyznać, że pobudza dość mocno wyobraźnię. Teraz używam na przykład Midjourney, między innymi właśnie do tego projekciku, nad którym tam sobie pracuję. Po prostu wspomagam jakby swoją kreatywność tym. To nie jest tak, że ja wygeneruję coś i wrzucam to sobie do tego projektu, bo ja to moje. Muszę, dokładnie, ja to muszę zrobić w 3D jeszcze, nie? Tak, więc tak, to tak. Trochę można powiedzieć, że to jest takie, że
ja na przykład bym przymknął oko, gdyby ktoś tak robił swoją grę, no nie? W taki sposób, że jest tam jakiś jeden koncept artysta, który przygotowuje coś w oparciu o AI i później jest grupa grafików, którzy robią z tego koncepty. Czy to jest dla mnie do przyjęcia? Wiem, że znajomi się tam pewnie w jakiś sposób obrażą, ale dla mnie nie jest to jakieś takie turbo oszustwo. Gorzej jest, jeżeli na przykład masz gościa, który generuje obrazki i bezpośrednio je wrzuca jako ilustrację do swojej książki. Czy to jest dla mnie do przyjęcia? Tak. To jest dla mnie nie do przyjęcia, bo to po prostu no, chłop poklikał, wygenerował coś, ale nie ma tam żadnej jakby no, żadnego wysiłku, żeby to jednak sfinalizować w jakikolwiek sposób. Czy AI zrewolucjonizuje naszą działkę? Myślę, że już się to stało, a będzie, a pójdzie to jeszcze dalej, bo na pewno Adobe ostrzy sobie na to zęby, na bank, a jeżeli chodzi o 3D, to zobaczymy w przyszłości, nie? Ale ja się inaczej, cieszę się, że jest AI, otworzyło mi to oczy na pewne kwestie i sprawiło, że robię rzeczy, których normalnie bym nie robił, no nie? Czyli zaczynam ogarniać sobie życie backupowo, czyli zaczynam jakby myśleć o tym, co by było, jakbym nie był grafikiem, nie? Kiedyś nigdy w ogóle o tym nie myślałem. Nigdy. A AI sprawia, że zaczynam myśleć o tym, że na przykład za 5 lat może się skończyć Eldorado, nie? I nie jesteś w stanie tego przewidzieć. Ja wiem, że tam ludzie będą się wysilać o jakieś, wiesz, o jakieś tam pozwy i tak dalej, i tak dalej. Spoko, nic to nie da. Nie da się tego zatrzymać, nie wierzę w to. Interesujący temat, dokładnie. To jest bardzo interesujący też, znaczy, w wielu aspektach kontrowersyjny. Dla mnie jest przerażający i interesujący w tym samym czasie. Tak. Tak, ciekawe, co to przyniesie. Właśnie tak się ostatnio zastanawiałam, ponieważ w momencie, kiedy komputery zostały wprowadzone do takiego szerokiego użytku, to przecież też w pewnym sensie były takie przerażające i ludzie nie wiedzieli do końca, co z tym mają robić poza takimi, powiedzmy, ramami. Widzimy teraz wiele różnych dziedzin, które się przeniosły kompletnie na pracę taką właśnie, czy nawet teraz w chmurze, na komputerze i nawet to moja dziedzina. Kiedyś architekci rysowali wszystko ręcznie, kreślili, a teraz nie wyobrażam sobie tego dłubać, dziubać, w ogóle rysować tak, 100 razy poprawek. Tak, dokładnie. Nie, dziękuję. No. A czy ty pracujesz głównie nad grami komputerowymi? Tak. Tak. Tak? Tylko i wyłącznie gry komputerowe. Od zawsze? Nie. Nie od zawsze. Zaczynałem... Czyli nie zaczynałeś... Nie zaczynałem, ale... ja ogólnie tak. Ja zaczynałem od robienia swoich projektów z Jarkiem Handrysikiem, to jest mój taki kolega, z którym kiedyś, bardzo dawno temu, mieliśmy taką grupę, która się nazywała Digital Actimel. I robiliśmy sobie po prostu takie to obrazki, ilustracje robiliśmy, no nie? Tylko, że wykorzystywaliśmy do tego właśnie 3D i stamtąd poszliśmy w stronę, znaczy nam się wydawało, że jedziemy do Warszawy robić filmy, się okazało, że jedziemy do Warszawy robić reklamy, nie? Ale to też może być połączone, prawda? Tak, to jest połączone i to jest też niesamowite, jak świat się zmienił przez te 20 lat. Ja kiedyś marzyłem, żeby wyjechać z Polski do jakiegoś dużego studia, no nie? Tylko wtedy to nie było łatwe. A teraz to jest tak łatwe, to jest na wyciągnięcie ręki tak naprawdę. To jest niesamowite, jak 10 lat zmienia... Jak dużo się zmienia, po prostu jak nagle świat się stał malutki, nie? Ale tak, zaczynałem od reklam i później właśnie bardzo chciałem robić postacie. Bardzo chciałem robić postacie. To było coś, co sprawiało, że nie mogłem spać, no nie? A jednak do reklam zazwyczaj się robi jakieś takie bardziej proste rzeczy. Zdarzały się postacie, nie powiem, że nie, ale zazwyczaj one były takie kartunowe, trochę
przerysowane, jak na przykład do Tesco, do Biedronki, tak, do nie wiem, czy kojarzysz, kiedyś były takie, albo Orbitki, nie? No to wszystkie te postacie, tak. Był taki okres w 2010-2011, że nie było reklamy w telewizji, której bym nie robił. Przynajmniej w sensie nie, że całości, ale części tej reklamy, czyli od strony modelowej. Ale super. To praktycznie mogłeś puścić telewizor i wszystko tam, jakieś Orbitki właśnie, i tak, Tesco. Ja. Tak. Jakieś Orbitki, Tesco, jakieś Biedronki, jakieś wszystkie rzeczy, które były 3D, które robił Platisz w tamtych czasach, to bardzo dużo tego naklepałem. Ale cały czas chciałem robić, no miałem takie marzenie, żeby robić jednak bardziej skomplikowane postacie. No i po prostu w pewnym momencie też mieliśmy taką grupę grafików, którzy robili postacie i mieliśmy takie swoje ukryte forum w internecie, nie? I dosłownie tam w 5 czy 6 osób robiliśmy postacie, wrzucaliśmy i każdy siebie napędzał. Oczywiście krytyka była masakryczna, czyli doczepianie się do najmniejszych błędów i tak dalej. No mówię, czasem dostawałeś taki komentarz, że psycha siadała, ale ogólnie... Ale to jest też potrzebne. To było czasem bardzo to jest potrzebne. To było bardzo potrzebne. Tak. I tam właśnie mi kolega powiedział tak, że on myślał zawsze, że ja jednak dalej zajdę niż reklamy, nie? Ale tak mi dał kopa tym w głowę, że zacząłem o tym bardzo długo myśleć i zrezygnowałem w końcu z Platisza. To była taka moja pierwsza złota klatka właśnie, z której ciężko było odejść i trzeba było się cofnąć 5 lat do tyłu finansowo i tak dalej, i tak dalej. No i poszedłem później do takiej innej firmy, ale ona się po prostu okazała błędem. No i stamtąd postanowiłem, że posiedzę w sumie w domu jakiś czas na freelancie i po prostu postaram się jakoś, wiesz, ogarnąć sobie robotę. I wcale nie było źle, tylko, wiesz, ja byłem przez rok czasu na tym freelancie i tak o, problemem w tamtym czasie dla mnie było coś takiego, że jeżeli ja wychodzę ze środowiska, w którym jednak się robi reklamy, to ja mam wszystkich znajomych, którzy robią reklamy. Więc jeżeli 90% moich zleceń, to nadal była reklama. Ja siedziałem, mówię, gdzie robię błąd, nie? I... Networking. Dokładnie. Tak, inne środowisko. Dokładnie, nie? Siedzisz po prostu w tym i ciężko ci się, wiesz, tak, dostajesz łatkę, że robisz pewne rzeczy i ludzie do ciebie po prostu przychodzą, bo ty robisz te rzeczy, nie? Tak, tak, tak. I jak z tego wyjść, prawda? Dokładnie. Co zrobić? Jak i miałem drugiego się kolegę. W inne miejsce. Kurde, ja dużo zawdzięczam tak naprawdę przypadkowym osobom w swoim życiu, które gdzieś tam mnie jakoś, no dużo szczęścia miałem, że tak przypadkiem mnie gdzieś pchnęły, nie? Bo ja oczywiście wtedy to był taki okres, gdzie ja myślałem, że jestem o wiele lepszy niż byłem w rzeczywistości, nie? I każdy to ma. Każdy jest tak, ja nie wiem dlaczego, ale robisz grafikę albo jesteś tam artystą w pewnym sensie i jest taki okres w twoim rozwoju, gdzie na początku myślisz, że jesteś turbo gównem, później myślisz, że jesteś najlepszy na świecie i to jest właśnie ten moment, gdzie ty nadal jesteś jednak tym gównem, nie? I później jak się to kończy, taki paradoks, dokładnie, nie? Później się to kończy, wychodzisz i już jesteś faktycznie na dobrej pozycji, ale niestety wtedy ty myślisz, że pomimo, że jesteś już na jakby okej, nie? To ty ciągle myślisz, że jesteś słaby, nie? I to jest ten paradoks, który też gdzieś tam jest i właśnie tam w 2010 roku mi się wydawało, że wiesz, że jestem o wiele lepszy niż byłem w rzeczywistości, a byłem bardzo zły, bardzo kiepski, nie? Po prostu potrafiłem niektóre rzeczy, ale byłem bardzo zły i oczywiście wtedy szukałem pracy w najlepszych studiach na całym świecie, nie? I wysyłałem swoje CV-ki, reela i tak dalej i się zastanawiałem, dlaczego ludzie nie odpisują, nie? I wiesz, po prostu kwestia jest tego, że jeżeli ludzie do ciebie nie odpisują, to właśnie musisz jakby się po prostu odnaleźć swoją kategorię. Jeżeli wysyłasz swoje rzeczy i ludzie do ciebie nie odpisują, to nie jesteś tu, tylko jesteś tu. I trzeba po prostu to przełknąć, nie?
No i tak. Jakby... Im szybciej, tym lepiej. Dokładnie. No bo wtedy coś z tym zrobisz, tak, co nie? Tak, a są ludzie, którzy utykają w tym miejscu, gdzie myślą, że są zajebiści i nigdy z niego nie wychodzą i robią bardzo złe rzeczy, nie? Ale to, wiesz, to po prostu każdy jakby sam musi sobie po prostu odpowiedzieć na pewne pytanie, czy odpowiada mu to, co robisz w danej chwili, nie? Bo jakby jeżeli ty się czujesz dobrze ze sobą, to tak naprawdę tak. Okej, nie? Jakby też, wiesz... Graficy i ludzie, którzy pracują z obrazem, bardzo często są super krytyczni, nie tylko w stosunku do siebie, ale w stosunku do wszystkich, którzy robią te rzeczy i bardzo często odbierają kolegów, którzy robią to samo, jako bezpośrednią konkurencję, a to tak nie jest, nie? To tak po prostu, to tak nie wygląda, nie? Ale niestety każdy też przez to przechodzi, nie? Jakby... Ty chcesz być najlepszy, jesteś tak skupiony na tym, żeby być po prostu najlepszy, że nie zdajesz sobie sprawy, że finalnie nie ma czegoś takiego jak najlepszy, nie? Musisz po prostu znaleźć coś, co lubisz robić i robić to tak, żeby dawało tobie przyjemność, nie? I tyle. Jeżeli robienie tam, nie wiem, kulek z oczami daje ci satysfakcję i czujesz się spełniony, okej, okay, nie? Okej, okay, nie ma problemu, jest okej. Okay. Wracając do tego głównego toku, który gdzieś tam miałem, to spotkałem kumpla i właśnie jakby wysyłałem do tych najlepszych firm, tak dalej, tak dalej. Oczywiście zero odzewu. I później kolega, no praktycznie zero odzewu. Tam z jedną firmą prawie się udało, ale nie do końca, no ale nieważne. Spotkałem kolegę i kolega mówi: a czy ty słyszałeś, że CD Projekt rekrutuje? Ja tak. Nie. I szczerze mówiąc, nie grałem wtedy w Wiedźmina 1, pomimo tego, że jak pracowałem w Platiżu, to film do Wiedźmina pierwszego robili koledzy, którzy siedzieli obok mnie, jakby te intro do Wiedźmina pierwszego. I nigdy nie przyszło mi do głowy, żeby po prostu złożyć dokumenty do CD Projektu. I kolega mówi: ty, czy ty słyszałeś, że oni rekrutują? Spróbuj. Ja tak siedziałem i było całkiem wygodnie na tym freelancie. Ja nie powiem, ja nie narzekałem w sensie na ilość roboty. Roboty było bardzo dużo. Praktycznie jakbym się uparł, to mógłbym przebierać, ale oczywiście, wiesz, pazerność i te sprawy, nie? No. To jest inny temat. Zostawmy to na inną rozmowę. Także wiesz, złożyłem papierek, poczekałem chwilę, chłopaki się odezwali, o dziwo, dali mi test do zrobienia i to było takie śmieszne, że ja z zagranicznej takiej firmy dostałem jeden test do zrobienia i oczywiście w tym samym czasie musiałem dostać ten drugi test z CD Projektu, no nie? I robiłem dwa testy, jeden udupiłem praktycznie na końcu, z CD Projektem udało mi się zrobić test do końca i zostałem zaproszony na rozmowę. No i dostałem w taki oto sposób pracę przy grach, no nie? I to był początek... I wtedy zacząłeś grać w gry? Nie. Gram w gry od maleńkości. Bez kitu. To chciałam sprawdzić. No, nie. Gram w gry od małego, ale nie złożyło się tak, żeby ograć Wiedźmina 1. Ale bardzo dużo dobrego słyszałem o Wiedźminie 2. Bardzo dużo dobrego. Od kolegi Michała Dziekana, pozdrawiam, z którym właśnie pracowaliśmy w takiej jednej z takich małych firmek i Michał przyszedł pewnego dnia i mówi: Jezus Maria, ten Wiedźmin 2, wspaniały, musisz zagrać. Ja mówię: kurde stary, to jak Michał mówi, że Wiedźmina 2 muszę zagrać, a że tak powiem, my obaj jesteśmy dość... dość krytyczni, jeżeli chodzi o grafikę i o gry, no to mówię: dobra, to spróbujemy. No i zagrałem w dwójkę i tak. I powiedzmy, że w pewnym sensie w dwójeczce się zakochałem, ale to nie był jakiś taki motor napędowy, że o, to ja chcę teraz do celu projektu, nie? Nie. Moim głównym motorem napędowym było to, że ja chcę robić postacie. Jeżeli inna firma, jakakolwiek inna firma, równie dobrze by mi umożliwiła robienie postaci 8 godzin dziennie, to
mogłoby moje żyćko zupełnie inaczej tam wyglądać, bo ja chciałem się po prostu skupić na tym, żeby robić postacie. I kurde, i muszę przyznać, że nawet teraz cały czas tak mam w głowie. Wiesz, no bo co by nie mówić, świat się trochę zmienia, to AI dużo miesza i wiesz, ja chyba zawsze będę o sobie myślał jako pan artysta od postaci. Jednak, kurde, pół życia w to, wiesz, wrzuciłem, aczkolwiek, no mówię, na pewno będę się tym zajmował jeszcze przez jakiś długi czas, ale gdzieś ten backup, ta poduszka, ten spadochron zapasowy gdzieś jednak Dobrze musi sobie też zostać budować. zrobiony, nie? Tak. Ale byłoby mi przykro chyba, gdybym nie robił postaci, tak mi się wydaje. Pomimo, że ja częściej robię monsterki niż postaci, ale to jednak, wiesz, jakby to jest bardzo blisko siebie i no, daje to bardzo, bardzo dużo stresu i przyjemności w tym samym czasie. A na ile możesz forsować swoje pomysły w takich projektach? To jest dobre pytanie. My mamy i mieliśmy, bo jakby mój przełożony się zmienił, ponieważ ta osoba, która na początku była leadem, dostała awans, po prostu poszła wyżej. I teraz mamy nowego przełożonego, ale oni oboje jakby wyznają ten sam sposób robienia rzeczy. Czyli robimy koncept, robimy projekt, nie? Czyli grafik 2D robi na początku projekt danej postaci i później artysta 3D jakby wybiera, czy chce się trzymać bardzo blisko konceptu, czy chce, żeby koncept służył tylko jako inspiracja. I ja ci powiem, że osobiście uwielbiam tą wolność, pomimo że bardzo często ona kopie w dupę, bo wiesz, to, co się czasem tobie wydaje, że jest super rozwiązaniem, finalnie się okazuje, że to nie jest ten pomysł, który ktoś widział, jak patrzył na koncept, no nie? Ale ja zawsze ryzykuję. Wychodzę z założenia, że lepiej jak dwóch artystów pracuje nad projektem niż jeden, bo ja mogę być tu drukarką 3D, spoko, nie? Czyli dostaję koncept tam od koncept artysty, no i mogę zrobić je jeden do jeden. W sensie na pewno zajmie mi to więcej czasu, nie? Bo to jest pewien skill, jakby odwzorowywanie tego, co jest na projekcie, to jest pewien skill. Zajmie mi to więcej czasu i tak dalej, ale czy ja będę się czuł spełniony i czy ja będę się czuł dobrze, jeżeli odwzorowuję coś i w ogóle nic od siebie nie dodaję do tego? Nie. Myślę, że to nie byłbym ja. Myślę, że bym się zamęczył i bym się zwolnił w bardzo szybkim czasie z takiej pracy, bo naprawdę zawsze wychodzą lepsze rzeczy, jeżeli dwie osoby nad czymś pracują, a nie jedna. I to po prostu z doświadczenia mogę to powiedzieć. A dlaczego? Dlatego, że tak pingpongujecie te pomysły Tak, i tak, testujecie tak. różne jakieś, nie wiem, formy? Przede wszystkim tako. Jest różnica w medium. 2D to jest jednak 2D i nieważne jak bardzo będziesz się starał, pewnych rzeczy nie jesteś w stanie przewidzieć na projekcie. I te rzeczy są widoczne dopiero jak robisz je w trójwymiarze, czyli możesz model obrócić z każdej strony. I pewne rzeczy, które super wyglądają na obrazku, zajebiście nie działają w 3D. I po prostu one nie działają. I teraz tak, możesz to zostawić i powiedzieć, no tak było na koncepcie, albo możesz je zmienić i delikatnie zmienić cały koncept. I tak jak mówiłem wcześniej, ja zazwyczaj traktuję te koncepty jako inspiracje. Staram się nie kopiować jeden. W sensie, wiesz, to też mówię, to też nie tylko ode mnie zależy. Czasem, wiesz, czasem po prostu muszę być bliżej konceptu, niż bym chciał, no nie? Ale finalnie, tak wiesz, w skrócie odpowiadając na twoje pytanie, mamy bardzo dużo wolnej ręki. No nie, to nie jest tak. Ale to też dlatego, że naszym przełożonym jest osoba, która rozumie
jak działa artysta grafik, dlatego że sam był artystą grafiki, nie? Jeżeli by to była osoba, która nigdy tego nie robiła i nie ma tego drive'u kreatywnego, to wydaje mi się, że tacy ludzie mogą podejmować błędne decyzje, nie, bo po prostu nie rozumieją, czego graficy potrzebują. Bo co by nie było, większość tych ludzi, którzy się tym zajmują, to jednak to, no, mają tą duszę artystyczną, nie? Jednak potrzebują tego swojego spełnienia. Nawet jeżeli ktoś mówi, że on tu jest tylko dla kasy, nie? No to tak naprawdę to tak, no, nigdy nie jest, nie? Prędzej czy później by taka osoba odeszła, tak jak mówisz, z tej złotej, chociaż ta złota klatka może być też kusząca, prawda, żeby zostać w niej na długo. A jak u was wygląda Myślę o workflow. Jak u was ten proces, nie wiem, jak to najlepiej powiedzieć po polsku, workflow jako proces pracy, nie wiem, zarządzania projektami. O, jak wygląda u was proces zarządzania projektami? Jak to powiedziałeś, że zaczynacie właśnie od 2D i później jakby jest to wszystko przenoszone do 3D i tutaj macie taką wolność, ponieważ ten lider jest osobą, która to rozumie i wie, jak to funkcjonuje i jak też w pewnym sensie zmotywować swoich ludzi do tego, żeby się też czuli spełnieni, bo przecież to o to też chodzi. Dokładnie. Na koniec dnia, żeby się fajnie czuć i wtedy robisz super pracę. U nas wyglądało to bardzo prosto, chyba tak jak wszędzie, czyli na samym początku był projekt, no nie? Zrobiony po prostu przez artystę grafika 2D. Oczywiście jeszcze wcześniej jest zawsze coś takiego, że osoba, która pisze historię, robi takie bardzo krótkie briefy, czyli na przykład wie, jaki potwór albo jaka postać będzie potrzebna i ona jest opisana w dwóch słowach. Później koncept artysta dostaje te dwa słowa, wyobraża sobie tą postać mniej więcej, bo wie, co ona robi. Na przykład kowal pijący dużo piwa z wielkim bębnem, nie? No i i po prostu koncept artysta sobie bierze i robi to w jakiś nietuzinkowy sposób. Przynajmniej zawsze się stara zrobić to troszeczkę inaczej, niż by zrobił to ktoś w innej grze, w innej firmie, nie? I jak już jest taki koncept, to koncept oczywiście jest, jakby dostaje okejkę, koncept idzie do nas, my robimy blokaucik jest wrzucany do gry, nie? Czyli po prostu taki 2 dni spędzone nad postacią i później ta postać ląduje w grze. Reżyser sobie ogląda, czy jemu się mniej więcej podobają proporcje, czy pasują wielkościowo, pasuje do wszystkiego i tak dalej. I dostaje znowu okejkę, wraca do nas i jest finalizowany, no nie? No to taki proces potrafi trwać do, powiedzmy, 2 miesięcy. To wszystko zależy od skomplikowania postaci i jaką rolę ona będzie w grze miała. I to mówimy o jednej postaci. Jednej postaci. To jest jedna postać, jedna dokładnie. Postać. Tak. Tylko oczywiście ja mówię o postaci mainowej, nie? Czyli może nie główny bohater, bo główny bohater to jest jakby, z głównym bohaterem jest przeprawa przez cały projekt, od początku do końca. Nikt nie liczy czasu, jaki jest spędzony nad głównym bohaterem, bo najzwyczajniej w świecie, no, on musi być dopieszczony ponad wszystkie postacie. Tak. Nie? I teraz tak, mainowe postacie to jest zazwyczaj, powiedzmy, no, te 40 dni to jest taka, no 30-40 dni to jest taka norma. No później masz sekundary, no to tam powiedzmy 2-3 tygodnie. A na monsterach, jako że one są zawsze bardzo, bardzo skomplikowane, to zazwyczaj się do końca nie liczy czasu na nie. Ale to też wszystko zależy od sytuacji, dlatego że zależy od sytuacji i od ważności danej postaci, danego potwora, bo jeżeli potwór będzie głównym bossem jakimś, no to tak samo, nie liczysz na niego za bardzo jakby spędzonego czasu na nim, nie? Ale jeżeli to będzie po prostu mobek, który sobie biega i dostaje mieczykiem raz i już go nie ma, no to zazwyczaj te ramy czasowe są tam określone na 2-3 tygodnie, no nie? Aczkolwiek teraz przy nowym projekcie, który robimy, postanowiliśmy zmienić całkowicie podejście do tworzenia postaci, w sensie całkowicie.
No powiedzmy, że całkowicie. Jakby są odwrócone pewne role i są wykonywane one w innym czasie, no nie? Nadal powstaje brief, nadal powstaje koncept, nadal powstaje blockout, ale od blockoutu do finalizacji jest bardzo długi czas. Czyli po prostu powstaje bardzo dużo blockoutów postaci, tak żeby one były w grze, ale finalnie inne teamy muszą sprawdzić tą postać i zanim dostaniesz okejkę, to już nie jest tak, że 2-3 dni i o, okej, rób, nie? Tylko no, w miesiącach, nie? O, to jest zupełnie inny proces. Zupełnie Bardzo inny proces, ciekawe. bo właśnie się go A fajnie, uczymy, jest więc lepsze? ciężko powiedzieć. Aha, dobra, jeszcze ciężko powiedzieć. Jeszcze dla mnie ciężko powiedzieć. Wiesz co, zastanawiam się nad tym, bo właśnie to opowiadam, jak ta twoja praca wygląda, ale nie rozmawialiśmy o projektach, z których jesteś dumny, które spowodowały, że czułeś się spełniony. Czy możesz się pochwalić jakimiś takimi, może swoimi realizacjami, o których możesz powiedzieć, bo nie wiem, może Nie, tak jest, jasne. że masz. To jest super proste pytanie dla mnie, bo jest prosta odpowiedź. Wszystkie rzeczy, które robię sam dla siebie po godzinach, to z tych projektów jestem najbardziej dumny, nawet jeżeli one nie wyglądają tak niesamowicie, jak moje rzeczy, które robię w pracy. No nie? Jakby po prostu jestem z nich najbardziej dumny, bo w większości to są jednak w jakimś tam sensie moje pomysły, moje przemyślenia. Wiesz, to co robisz w pracy, zazwyczaj to nie jest do końca tak, że to jest w 100% twoja zasługa i twoja robota. Jest bardzo dużo influensu od koncept artysty, od twojego lida, od kolegów, którzy też bardzo często się zdarza, że dzwoni do mnie kolega i mówi: ty wiesz co, ale te palce u stopy to słabo zrobiłeś, nie? Weź się zrób inaczej. I naprawdę mam takiego kumpla, który do mnie dzwoni i mówi, że coś słabo zrobiłem, żebym poprawił, pomimo że on się w ogóle tym nie zajmuje, tylko zajmuje się zupełnie inną rzeczą i potrafi do mnie zadzwonić i powiedzieć: słuchaj, to tak nie za bardzo, nie? To tego jednak w personalnych rzeczach, które robisz, nie masz tej pomocy. I jednak sam musisz sobie z wieloma problemami poradzić, dlatego te rzeczy dla mnie są takimi, jakby z nich jestem najbardziej dumny, nie? A czy w takim razie boli krytyka, wtedy bardziej, jeżeli ktoś skrytykuje twój prywatny projekt, czy też podchodzisz do tego Wiesz bardzo profesjonalnie? co? Kurde. Ja mam trochę taki dziwny charakter, że zawsze w pierwszej chwili delikatnie mi ciśnienie rośnie. Nie powiem, że nie, ale wiesz co, czym dłużej to robię, tym. To nie jest tak, że mniej mnie obchodzi krytyka, tylko jestem. Żeby to dobrze zabrzmiało, bo to nie chodzi o to. Kurde. Dobra, powiem to po prostu, a wy sobie odbierzecie to jak chcecie. Generalnie wydaje mi się, że jestem na takim poziomie, że w większości przypadków jestem w stanie sam stwierdzić, czy coś wygląda dobrze, czy nie. I jeżeli robię coś, co wygląda tak, a nie inaczej, to robię to celowo. Wydaje mi się, że jestem na takim poziomie. Chociaż teraz, jak to powiedziałem, to boję się, że znowu może gdzieś za bardzo siebie przeceniam. Nie wiem, ciężko powiedzieć, ale staram się sobie bardziej ufać w pewnych kwestiach. Wiadomo, że nigdy nie będziesz robił rzeczy idealnych. Słuchaj, jakiś czas temu kłóciłem się z taką dziewczyną odnośnie tego, czy jest coś takiego, co się nazywa talent, czy nie. I bardzo, bardzo ta osoba nie mogła przyjąć do siebie informacji, że nie ma czegoś takiego jak talent. Wiesz? Było kilka osób, które miały talent, i ta osoba to na przykład Michał Anioł, nie? To jest osoba, która miała talent. Tobie mama mówi, że masz talent, żeby ci było miło. To jest tak, jak wiesz, to jest tak, jak ci mama mówi, że o, ale jesteś ładnym chłopcem, a później się okazuje, że nie, nie? I to jest dokładnie to samo. Nie masz talentu, to, co ty robisz, to są dupogodziny, które musisz wysiedzieć i uzbierać sobie tego skilla, zapracować sobie na niego. By, czy ty będziesz Michałem Aniołem? Nie będziesz.
Nie będziesz. Ale wiesz co, też Michał Anioł na pewno musiał wypracować swoje godziny. Oczywiście, że tak, tylko wiesz... To nie tak, że był Michałem tylko... po prostu od wieku lat 3. Ostatnio widziałem takiego śmiesznego mema, gdzie... Aczkolwiek, no mówię, ja tego nie sprawdzałem, po prostu dla mnie to było śmieszne, hehe, że Mozart usłyszał jakąś, znaczy nawet nie symfonię, tylko jakąś muzykę, która była wykonywana w kościele i była bardzo, w sensie, ten utwór był chowany, żeby nikt, w sensie, nie znał nut, mm-hmm. jakie tam były. Mm-hmm. No i Mozart usłyszał to raz, wrócił do domu i odtworzył całość z pamięci. Nie wiem, mm-hmm. czy to jest prawda, czy nie, ale właśnie to jest dla mnie kwintesencja talentu, mm-hmm. nie? Czyli też geniuszu. Dokładnie, bo to też jest zupełnie inne... Dokładnie o to chodzi. Więc tak. My możemy mieć jakieś predyspozycje, tak. nie? Czyli, ale to też jest tak, że wiesz, po prostu, kurde, no nie wiem, czy mogę nazwać talentem to, że lubię coś robić, nie? Nie wiem. To są może preferencje. Wydaje mi się, że gdybym miał talent, mm-hmm. to bym o tym wiedział. To tak mi się wydaje. Więc ja myślę, że to jednak jest po prostu, to są, wiesz, lubisz coś robić i siedzisz dotąd, mm-hmm. aż zacznie ci wychodzić. I powiem ci właśnie też, że przeglądam sobie, tak jak mówiłem, ArtStation, Instagram i tak dalej, nie? I cały czas mam, kurde, cały czas mam taki mindfuck, bo z jednej strony poziom jest tak wyrównany, że wiesz, jeszcze 10 lat temu to było tak, że miałeś kozaków i miałeś leszczy, nie? A teraz masz praktycznie wszystkich ludzi na mniej więcej tym samym poziomie. Nawet jeżeli oni nie są jeszcze na tym poziomie, to jest po prostu już tak niedaleki jakby proces, że to jest po prostu niesamowite. Też się zastanawiam, czy to nie jest kwestia tego właśnie złudności social mediów, czyli otaczasz się osobami, które są bardzo dobre w tym, co robimy, tak? Bo wiesz, 90% ludzi na Instagramie to obserwuje ludzi, którzy robią dokładnie to, co ja, no nie? I wiesz, wchodzę na Instagrama i czasem mówisz tak, ja pierdzielę, nie? Ci ludzie dawno mnie przeskoczyli, co ja tu robię, nie? Kurde, mm-hmm. i powiem ci, że tutaj zastanawiam się, czy tak jest, czy po prostu to jest takie złudzenie, bo obtaczasz mm-hmm. się takimi dobrymi ludźmi, czy nie. Ciężko nawet sobie odpowiedzieć na to pytanie, ci powiem, ale wydaje mi się, że faktycznie jakby skill się zrównuje, nie? Po prostu mm-hmm. dochodzimy do pewnego takiego momentu, gdzie mniej więcej wszyscy mamy mniej więcej tyle samo doświadczenia i oczywiście jakby, okej, okay, nie, może nie doświadczenie, w sensie mamy podobny skill, bo doświadczenie to jest zupełnie co innego. Doświadczenie nie da się przeskoczyć, nie? Czyli mm-hmm. jeżeli przyjdzie jakiś junior albo jakiś młodziak i on będzie tak. dwa razy lepszy ode mnie, to i tak jest gorszy, nie? Tak, bo tak. on po prostu, on nie zna pewnych rzeczy, pewnych rozwiązań, nie zna mm-hmm. i tak dalej. Oczywiście pozna, bo dzielimy się wiedzą mm-hmm. i tak dalej, nie? Ale to też jest jakiś proces, tak, to jest jakiś proces, dlatego, wiesz, pod tym względem na przykład nie boję się, że przyjdzie jakaś młoda osoba i mnie zastąpi, nie? Kiedyś miałem taką nieprzyjemną sytuację na max3d.pl, że tam taki sfrustrowany koleżka mówił, że o, życzę ci, żeby przyszedł młody jakiś i cię zastąpił, nie? Tylko on, nie, widzisz, to jest nierozumienie tematu, nie no da nie, się zastąpić osoby. No to wtedy osoby. Nawet nie chce się odpowiadać tak, na taki komentarz po prostu, z czym do czego. Tak. Nie da się zastąpić osoby, która ma 15 lat doświadczenia, nie? No po prostu no nie. No nie ma takiej opcji. A czy ty kogoś śledzisz, także podziwiasz jakiegoś artystę i... Oczywiście. Ale nie w takim sensie, że tak jak mówisz, że po prostu otaczasz się tymi ludźmi, bo są fajne prace, ale naprawdę to jest taki idol, twój idol w tej dziedzinie, branży, w której działasz. Wiesz co, wydaje mi się, że jest bardzo dużo takich ludzi. Poza ogóle... Michałem Aniołem oczywiście. Tak. Jest bardzo dużo takich ludzi, gdzie się te osoby gdzieś się tam podziwia. Aczkolwiek, wiesz, ja bardzo lubię rzeźbiarzy, no nie? Więc to są jakby
to są dla mnie ludzie, którzy jakby są tym numerem jeden na mojej liście, nie? Czyli na przykład Simon Lee, tak? To kurde, to jest śmieszne, bo to jest człowiek, który robi rzeczy w glinie, ale to jest to, kim ja bym chciał być w przyszłości. To jest ten level, nie? Ta płynność, ten luz w robieniu postaci, te wykorzystanie właśnie kompozycji, no nie, i tak dalej, i tak dalej. Też Tomasz Radziewicz, bardzo, bardzo zdolny facet i co najważniejsze, Polak. No tak. Tak, bardzo zdolny facet, bardzo. To jeżeli chodzi o doświadczenie, to mam super małą historyjkę. Muszę ją opowiedzieć, bo Jasne, dajesz. 4 lata temu, 4 albo 5 lat temu widziałem się pierwszy raz z Tomkiem i mieliśmy workshop na Promislandzie, no nie? I to odnośnie tego, że po prostu doświadczenia nie da się przeskoczyć, nie? I on mi pokazywał pewne rzeczy i mi tłumaczył: stary, musisz patrzeć z każdej strony na postać, musisz rozumieć powietrze, które ją otacza, kształty, które się dzieją i kompozycję, nie? Ja tak siedziałem, mówię, o co mu chodzi, nie? I czy ty wiesz, że dopiero w tym roku zrozumiałem, w sensie w 2022, szedłem sobie z pieskiem i akurat byłem po rzeźbieniu jakiejś tam postaci i dopiero po prostu mnie olśniło, o czym on mi A mówił co 5 lat tam? wcześniej. Próbował mi pomóc, próbował mnie Tak. pchnąć w dobrą stronę, tylko widzisz, brak doświadczenia i właśnie oprócz doświadczenia musisz też wysiedzieć te rzeczy. Nie da się dojść do jakiegoś etapu, jak ktoś robi za ciebie, nie? Ale pomimo Niestety. tego ta wskazówka była w tobie, więc w momencie, kiedy ją zrozumiałeś, Tak. to dotarło, Tak. czyli okej, już wiem. Tak, to Czyli było tak do takie. końca nie była taka bezużyteczna, No. bo w pewnym sensie była gdzieś w tobie Ale muszę i być jakby dzbanem, osiągnąłeś żeby ten dopiero level. tym 4 lata zajęło mi to. Jezus Maria, nie? Aż Ale. teraz się śmiejemy, ale tak naprawdę to jest osiągnięcie, bo każdy też ma inne doświadczenie, prawda? Ty możesz udzielić komuś wskazówki w innym obszarze i ta osoba też może nad tym rozmyślać, pomimo tego, że jest dobra. To w sensie, no to też właśnie, to jest człowiek, na którego gdzieś tam zawsze jednak się patrzy. No a jeżeli chodzi o nas, no to jakby stimul, jakby ludzie, którzy robią rzeczy do gier, to nie wiem tak naprawdę, czy. Na pewno są osoby, które podziwiam w jakimś tam stopniu. Na przykład koledzy z pracy, którzy, wiesz, pomimo tego, że potrafią utrzymać work-life balance o wiele bardziej niż ja, czyli skupiają się tylko jakby praca to praca, dom to dom i jakby, wiesz, pracują tylko w CDP-ie i pomimo tego, że nie dorzucają za dużo dupo godzin w domu, to udaje im się utrzymać ten najwyższy poziom. Muszę przyznać, że to jest duży szacun dla kolegów z branżuni tutaj. No i tak naprawdę to chyba wszyscy ludzie, którzy mi tam gdzieś przychodzą do głowy, ale powiem ci tak, na pewno ludzi, których podziwiam, jest o wiele więcej, no nie? W sensie Tak. teraz jeszcze chwilę pomyślałem, to taki pan z Brazylii, w sensie jest bardzo dużo ludzi z Brazylii, którzy są super dobrzy i po prostu Rafael Grassetti na przykład, nie? To jak on łączy w sobie artystę i osobę, która potrafi sprzedać swoje rzeczy, w sensie marketingowca i artystę, nie ma nikogo lepszego na dzień dzisiejszy. To, no i też oczywiście, no, chłop ma żonę, dwójkę dzieci, dwa psy i tak dalej, i tak dalej, i potrafi znaleźć czas, żeby porobić dla siebie, no nie? Ja nie mam takiego skilla. Ja nie potrafię siadać na godzinkę dziennie do pracy. Nie umiem. Jak ja mam coś zrobić, muszę wiedzieć, że mam okienko czasowe i że mogę usiąść, bo mi bardzo długo mi zajmuje ten czas rozruchowy. Czyli zanim ruszę dupę,
musi minąć godzina, gdzie ja będę siedział, klikał po Pinterestie albo po czymś innym i wiesz, i tak, okej, dobra, sprawdziłem cały internet, mogę się zająć pracą, nie? To niestety, niestety trochę tak jest. To, ale każdy pracuje inaczej, więc każdy potrzebuje czegoś innego. Może to też jest taka kwestia właśnie zaspokojenia tych inspiracji, naładowania siebie tymi referencjami i też uspokojenia umysłu i wtedy działasz. Troszkę tak Hej, jest. a jakie masz swoje triki, narzędzia, których używasz na co dzień? Na pewno teraz mówiłeś, że w tym momencie używasz innych niż tam na początku swojej kariery, ale Tak. co w tym momencie jest takie bardzo przydatne? Teraz głównie używam ZBrusha do wszystkich swoich projektów, które robię w pracy i po pracy. Oczywiście do tego dochodzi 3D Studio Max, Maya, Substance Painter i Marvelous Designer. To jest taka, powiedzmy, piątka narzędzi, które są bardzo potrzebne w robieniu postaci. Aczkolwiek chciałbym w przyszłości zamienić 3D Studio Maxa i Maya na Blendera, nie? Bo wydaje mi się, że Blender na dzień dzisiejszy jest w zupełności wystarczającym narzędziem, i jest darmowym narzędziem, które mogą ci pomóc w robieniu i nie musisz za to płacić żadnych subskrypcji i tak dalej, i tak dalej. Więc to na pewno. I jeszcze muszę się przyznać, że korzystałem kiedyś z takiego narzędzia, które używałem na VR-ze i to był, o Boże Święty, on teraz się nazywa chyba Adobe Modeler, ale wcześniej Medium, tak się to nazywało. I muszę przyznać, że jestem zakochany w VR-ze i w rzeźbieniu w VR-ze. I uważam, że jest to zupełnie co innego niż używanie tabletu i korzystanie z komputera. To jest zupełnie inne doświadczenie. To jest tak naprawdę rzeźbienie w glinie, tylko nie brudzisz sobie rąk. No nie? Aczkolwiek wiesz, żeby nauczyć się tego, musisz się oduczyć wszystkiego, co umiesz, i nauczyć się po prostu narzędzia od zera. Czyli ten proces musi ci zająć powiedzmy miesiąc, dwa, zanim dojdziesz do takiego etapu, gdzie jesteś zadowolony z rzeczy, które robisz. Ponieważ, no właśnie, jest troszeczkę inne podejście do tworzenia, ale daje to niesamowitą wolność. W sensie, w goglach, w wiarze 3D jest prawdziwe. Czyli jeżeli chcę zbudować statuę, która ma 20 metrów, to ja mogę się ustawić tak, że ja faktycznie będę stał przy jego stopach i patrzył w górę, jak on wygląda. No nie? To jest właśnie ta perspektywa, której brakuje nam, ludziom, którzy korzystają z ZBrusha. To jest po prostu delikatnie co innego. Dwa, używanie narzędzi już nie jest takie, że musisz na czymś malować, tylko ty ręką w trzech wymiarach się posługujesz. Więc jeżeli chcesz Niesamowite. na przykład włosy, które są kręcone, zrobić, to po prostu Wow. rysujesz ręką spirale w przestrzeni, nie? Mega. No, ja tak samo właśnie O zareagowałem. Boże, sama bym Wow, chciała teraz porzeźbić. to jest właśnie to. Jest to naprawdę Ale super mega. narzędzie. Oczywiście to narzędzie zostało zabite, bo Adobe je wykupiło i oni stworzyli teraz coś, co się nazywa Adobe Modeler. I muszę przyznać, że nie korzystałem. Więc ciężko mi powiedzieć, czy zrobili lepiej, czy gorzej. Aczkolwiek byłem na Promislandzie w tym roku i z ciekawości poszedłem właśnie na prezentację tego narzędzia i wygląda super obiecująco. Także w wolnej chwili zamierzam sobie po prostu sprawdzić. Super. A czy te wszystkie narzędzia są dla ciebie dostępne i jak już tworzysz jakąś postać, to możesz ją stworzyć po prostu tak po swojemu i korzystać z narzędzi, jakich tylko chcesz? Czy czasem jest tak, że po prostu jest zadanie, wykonaj to w tym programie i Tak, jak koniec, najbardziej. No kropka. tak to wygląda. Nie ma zastępstwa dla Marvelous Designera. Czyli tak naprawdę wszystkie klofy, symulacje ciuchów robisz w tym programie. I wiesz, no teoretycznie możesz tam użyć Maxa, Mai czy czegoś tam innego, ale to jest takie, powiedzmy, rzeźbienie patykiem w kamieniu, nie? A jednak jak używasz Marvelusa, no to po prostu masz normalnie młotek i dłuto, tak? Więc to jest taka mniej więcej różnica.
Wydaje mi się, no po prostu to jest industry standard. Są takie industry standardy, których się używa i zazwyczaj się ich nie podmienia, nie? Czyli to jest po prostu ZBrush. Niby Tak. jest zastępstwo, ale jednak w ZBrushu możesz gigantyczne siatki przechowywać, na przykład, które mają 100 milionów poligonów i żaden inny program i żaden inny, to nawet już nie chodzi o ograniczenia sprzętowe, tylko po prostu sam program w jakiś sposób te rzeczy przetrzymuje, tak, że on ci umożliwia w miarę wygodną pracę nad tym, no nie? Także ty, szczerze mówiąc, no są takie programy, których się nie da wymienić na tą chwilę i najgorsze jest to, że nie ma alternatywy. Czyli ZBrush, Marvelous Designer. Painter tak naprawdę ma już alternatywę, czyli, czyli powstał taki nowy, znaczy to nie jest nowy program, ale on się nazywa Marmoset, ale nowością w nim jest właśnie możliwość rysowania tekstur, malowania tekstur na podobnej zasadzie jak w Substance Painterze, czyli no tutaj wydaje mi się, że ja na przykład będę zmieniał Paintera na Marmoseta, dlatego że przede wszystkim jest tańszy i oprócz teksturowania samego mogę też tam renderować od razu. Więc dla mnie to są same plusy, no nie? No i oprócz tego, tak jak mówiłem, no jest przynajmniej dwa razy tańszym programem, nie? No i to tyle z takich, z takich wyborów. No, najłatwiej podmienić Maxa i Maję. Ale w takim razie, dobra, mówimy tutaj o tych narzędziach. Teraz chciałabym zadać pytanie o sprzęt i o to, jak pracuje się w systemie hybrydowym z domu. Czy potrzebujesz tego superaśnego, superowego sprzętu w domu i pracujesz na przykład w chmurze, czy na przykład lokalnie na plikach, czy korzystasz, nie wiem, z VPN-u? Zastanawia mnie, jak u was to funkcjonuje, jeżeli powiedzmy macie większy jakiś projekt i to waży mega dużo i jak to sobie radzicie z tym? Więc tak, przede wszystkim używamy VPN-a, co przysporzyło nam bardzo dużo problemów jakiś czas temu. Ale tak, potrzebny jest bardzo dobry komputer i to jest coś, o co zawsze walczę. Nie tylko dla siebie, ale i tam dla po prostu swoich kolegów, bo ja staram się regularnie, jako że robię projekty dla siebie w domu, no nie? To staram się regularnie być na bieżąco z wymianami sprzętu i prawda jest niestety taka, że jak sobie popatrzysz na takich naprawdę topowych artystów, jak właśnie Rafael Grassetti, a jeszcze kilku innych tam, powiedzmy, ze Stanów, to są ludzie, którzy nie pracują na Commodore 64 albo nie pracują na komputerze, który ma, nie wiem, 20 giga RAM-u czy 32 giga RAM-u, no nie? Tylko oni po prostu wiedzą, że robią projekty, zarabiają na tych projektach, więc komputer ma być potworem, no nie? I muszę przyznać, że no podpatrzyłem właśnie od nich to i zacząłem inwestować w sprzęt i dwa lata temu wymieniłem komputer na takiego potwora, dwa albo trzy lata temu na takiego potwora i od tamtej pory regularnie go upgrade'uję, a co za tym idzie, właśnie mam porównanie, jak działa mój komputer w domu, a jak działa mój komputer pracowy. I jeżeli mój komputer pracowy nie daje rady, no to idę do swojego przełożonego i mu mówię, stary, tak, słuchaj, ja kupiłem komputer teraz, a wiesz, no my pracujemy na jakichś rzęchach, nie? No wiesz, czas marnujemy przede wszystkim, bo to chodzi o czas, nie? Oczywiście. Gdzież frustracja to narasta. Dokładnie, dokładnie, nie? Wiesz, wiadomo, że są opory zawsze z wymianą sprzętu, bo no niestety, no musisz na chwilę przerwać pracę, wymienić, zainstalować rzeczy, tak, i tak dalej, tak, i tak dalej, tak, nie? Tak. Ale tak, jak najlepszy sprzęt to jest wymagane. Po prostu jak robisz postacie, no musisz mieć po prostu sprzęt z topowej półki, bo to ci pomaga robić rzeczy lepiej, nie? Po prostu. I ty, oszczędzając na tym, no, blokujesz sam siebie. Nie zrobisz tak, jak mógłbyś zrobić. Inaczej, albo zrobisz tak, jak mógłbyś zrobić, tylko musisz to robić naokoło, kombinować, robić po części,
niektóre rzeczy, które mógłbyś zrobić w całości od razu, nie? I to mi to też troszkę głowę otworzyło i tego staram się właśnie pilnować, żeby sprzęt nie był starszy niż 4 lata, no nie? Czyli po prostu miałem 4 lata, pakujesz komputer, wsadzasz go do kartonu i wysyłasz go na AliExpressie gdzieś tam, niech leci, a ty bierzesz nowy, po prostu. Próbowałeś na przykład renderowania przez chmurę, czy używając chmury, albo na przykład to renderujesz zwykle, powiedzmy, jeżeli już robisz jakieś rendery na swoim silniku, czy też macie Tak. jakiś taki silnik w pracy, przez który się łączysz i do My nie którego się używamy podłączasz, chmury. wiesz, o co mi chodzi? Tak. My nie używamy chmury. Mamy silnik. Teraz pracujemy na Unrealu 5 i to jest po prostu silnik, który pracuje w czasie rzeczywistym. Czyli musisz mieć silną kartę graficzną, która po prostu napędza wszystko to, co widzisz. Ale generalnie u nas nie wygląda to tak jak na przykład w wizualizacjach albo w reklamie, nie? U nas się nie czeka 10 minut na klatkę, u nas czekasz 20 milisekund na klatkę, nie? Bo te rzeczy się dzieją w czasie rzeczywistym, nie? Oczywiście, że one są uproszczone w pewnym sensie, bo wiesz, pewnych rzeczy nie przeskoczysz, ale tak, nie korzystamy z clouda przez to, nie korzystamy z żadnych tam obliczeń w chmurze i tak dalej, nie korzystamy z żadnych tam renderów, nie musimy wysyłać jobów, nie? Ani nic z tych rzeczy. Po prostu odpalasz silnik, wrzucasz, ustawiasz na levelu, ustawiasz światło, ustawiasz materiały, submitujesz do gry, nie? Mniej więcej tak to wygląda. Jest to odrobinę mniej skomplikowany system niż w reklamie, w filmie i tak dalej, nie? Inaczej, mniej skomplikowany na kartce, bo też trzeba pamiętać, że wszystkie te rzeczy, które robisz, no musisz je później zoptymalizować, co ci oczywiście przysparza dużo problemów, no nie? Bo nie możesz sobie wrzucić 10-milionowego obiektu do gry, nie? Bo po prostu będziesz miał jeden FPS, albo jak nie będziesz miał jednego FPS-a, to import takiego dużego pliku do programu zajmie ci 2 godziny na przykład, nie? No, więc musisz się tam odpowiednio przygotować, musisz mieć tą właśnie wiedzę, w jaki sposób, co jest możliwe, co nie jest możliwe i tak dalej, i tak dalej. Tak, chyba. A teraz odchodząc od sprzętu, mówiliśmy o tym, że właśnie miałeś doświadczenie pracy jako freelancer i masz doświadczenie pracy w dużych biurach, firmach, właśnie w tej swojej branży, w której działasz. I teraz, co jest lepsze? Czy możesz tak powiedzieć, że coś jest lepsze od drugiego lub czy można faktycznie się wybić jako freelancer albo pracować dla takich dużych projektów, będąc freelancerem? Oczywiście, że Dobra, można. 100 tysięcy pytań w jednym. Luz, ale wszystko pamiętam, więc nie mam problemu. Luz. To jest test, wiesz, na twoją inteligencję. Luz, generalnie tak. Jest bardzo dużo ludzi, którzy odnoszą sukcesy i są po prostu freelancerami. I na przykład, jeżeli chodzi o ilustrację, Michał Dziekan. Masz później no, innych ludzi z Polski, którzy obsługują. Kiedyś freelancerem był o Maciej Kuciara, nie? I on obsługiwał tak naprawdę największych klientów. I takich ludzi masz masę. Jeżeli chodzi o 3D, oczywiście też jesteś w stanie tak zrobić. I na przykład jest taka firma, która się nazywa Chaos Masons, i oni właśnie skupiają ludzi, którzy pracują na freelancie i oczywiście mają dostęp do bardzo fajnych projektów, robią bardzo fajne rzeczy i tak dalej, nie? Aczkolwiek, wszystko ma plusy i minusy. I teraz tak, jeżeli chcesz inaczej, wszystko też zależy od tego, na czym ci zależy, bo według mnie, jeżeli chcesz bardzo, szczególnie na początku swojej drogi, jeżeli chcesz bardzo szybko skillować, bardzo szybko podnosić swojego skilla, bardzo, bardzo szybko, to jednak praca w zespole sprawia, że ty tego skilla nabierasz 10 razy szybciej niż jak siedzisz sam w domu i sam coś próbujesz. Po pierwsze, masz obok ludzi, którzy mają doświadczenie i zawsze ci po prostu powiedzą, co robisz nie tak, nie? Druga rzecz, krytyka od tych ludzi, czyli na przykład mówią ci to zrób tak, to zrób inaczej. Coś, czego na freelancie dostajesz tylko od klienta, a wiadomo, że
Przynajmniej ja nigdy nie miałem zaufania do swojego, do swoich klientów na tyle, że jeżeli oni coś mówili, że coś wygląda źle, to ja zawsze miałem tak, dobra, zmienię to, ale wydaje mi się, że nie masz racji. Ale jeżeli ktoś, kogo szanujesz, ci mówi, stary, to jest złe, nie? To zupełnie inaczej tą krytykę odbierasz, nie? Po prostu ty z góry zakładasz, że gość ma rację, nie? Nie robisz tak, kurde, no może ten klient się nie zna, nie? I tak dalej, i tak dalej. Także to wszystko przede wszystkim zależy od tego, gdzie jesteś na tym timeline'ie swoim rozwojowym i czego po prostu oczekujesz od życia, bo na przykład w tej chwili wydaje mi się, że spokojnie mógłbym siedzieć na freelancie i mniej więcej wyszłoby na to samo, no nie? Ale to też jest wróżenie z fusów delikatne, nie? Bo wiesz, kurde, dużo rzeczy można podpatrzeć od znajomych, ale wydaje mi się, że na pewno byłby to inny freelance niż ten, co miałem 10 lat temu, nie? To by był Też zupełnie jesteś inny w innym freelance i w miejscu, innym więc to miejscu już i tak w innych innym znajomych środowisku, masz dokładnie. dokładnie i przez to inne zlecenia do ciebie przychodzą, nie? A co w takim razie z wypaleniem zawodowym? Czy coś takiego istnieje u was, skoro ta praca jest, powiedzmy, taka kreatywna i faktycznie masz fajnego lidera i wszystko jest cudownie? Czy obserwujesz to w swoim otoczeniu, że ludzie się wypalają i są już tacy trochę obojętni? Tak, wiesz co, powiem ci, że to jest trochę takie połączenie tego pytania odnośnie tego, z jakich projektów jestem dumny. Ja muszę powiedzieć, że ja jestem dumny z tych projektów, które ostatnio robiliśmy w CDP, czyli Wiedźmin 3 i Cyberpunk. Uważam, że Cyberpunk jest super niedocenioną grą i tyle, ile pracy, potu, łez i ogólnie wysiłku zostało wsadzone w tą grę i to, jak zostało to po prostu zmarnowane i outcome sam. No muszę przyznać, że no był delikatnie dołujący i powiem szczerze, że po tym projekcie widziałem bardzo dużo osób, które przechodziły. Nie wiem, czy to jest wypalenie zawodowe, czy to jest po prostu taki, wiesz, taki cios w psychikę, z którego ciężko się podnieść, nie? Bo zobacz, największym, jakby totalnie zmieniłem swoje podejście do oceniania projektów swoich kolegów, właśnie gier na przykład, nie? Już nie robię tak, że mówię, o, ale to jest chujowe, nie? Albo coś w ten deseń. Dlatego, że wiem, że tam pracują ludzie, którzy się starali, żeby zrobić to super, nie? I teraz tak, jak sobie pomyślisz o tym naszym projekcie i wiesz, nie było rewarda, który był na końcu, no nie? A naprawdę wszyscy się starali zrobić absolutnie najlepszą rzecz, jaką się da. I wiesz, poniekąd się to, w pewnych kwestiach oczywiście się to udało. No gra wygląda niesamowicie. Piękny świat, piękne postacie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, no nie? Ale finalnie ja to tak odczuwam, że ja nie dostałem osobiście nagrody za to, że udało się skończyć projekt. I to jest najtrudniejszy hard to swallow pill w moim życiu, nie? I jeżeli ktoś pytał o wypalenie zawodowe, no to tak, to był moment, gdzie przez 3 lata chyba praktycznie nic nie zrobiłem po godzinach ani. A jak coś robiłem, to tak naprawdę później musiałem pójść i się zżygać, bo po prostu nie mogłem tego, wiesz. No jest, no mówię, jest to bardzo trudny projekt, pomimo że jestem z niego dumny, nie? Naprawdę. Uważam, że wiesz, uważam, że naprawdę po prostu. Wiesz, dostaliśmy takie wpierdol, na jakie totalnie nie zasługiwaliśmy. Totalnie. To było nieadekwatne do
tego, co, bo wiadomo, że była wina nasza, znaczy producentów, nie producentów, tylko developmentu i tak dalej, ale takie wpierdol i zniszczenie 5 lat życia ludziom, to nie było takie przewinienie, nie? I największy, wiesz, super mam... Mam żal do swoich znajomych, którzy wykorzystywali to publicznie na Facebooku, na Instagramach, na jakichś rzeczach tam, wiesz, publicznie, gdzie, wiesz, łamali płyty z grą i tak dalej, i tak dalej. I to normalnie, wiesz, wrzucali, nagrywali filmy, nie, i tak dalej. I to znajomi, gdzie, wiesz, przecież wiesz, że to twój kolega robił, nie? Jak możesz zrobić coś takiego? I później czuć się z tym dobrze, że to zrobiłeś. Fajnie, tak. Bo, i zapytać, wiesz, się o pogodę, jak się spotkacie na ulicy, wiesz, prawda? Bo ja wiem, że to chodzi o to, że o, ta zła korporacja, no ale za złą korporacją jeszcze stoją ludzie, którym zależało na tym projekcie. Także, wiesz, dość to był trudny okres, ale ja już to w pewnym sensie mam za sobą. Fajnie, jakby zaczynam dostrzegać plusy tej sytuacji, bo to nie jest tak, że są tylko minusy, jest bardzo dużo plusów. Czyli po pierwsze, kubełek zimnej wody na główkę to zawsze dobrze robi. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, tak jak mówiłem, zmieniłem swoje podejście do oceniania projektów innych ludzi. Już nie jestem tak krytyczny i tak dalej, bo jakby nagle zdaję sobie sprawę, że po prostu to nie robi komputer, tylko to robią ludzie. Jakby jesteś w stanie sobie wyobrazić, że ktoś naprawdę mógł się starać, nie? I ja wiem, że tam staraniami piekło, tam bla bla, nie? Ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że, wiesz, to robi człowiek, nie? Czasem, wiesz, chcesz zrobić coś głupiego, lepiej się zamknąć, nie? Lepiej po prostu o pewnych rzeczy nie mówić, nie? Ale zawsze można krytykę przedstawić w dobry sposób. Jeżeli ktoś jest taki odważny, może ci to powiedzieć w twarz. Jasne, i nie? To jest zupełnie co innego i powiedzieć, co się podoba, co się nie podoba. I to jest chyba kwestia też takiego przekazania. To była krytyka w stylu efektu kuli śnieżnej. Świat, YouTube i wszystkie socjalki działają w taki sposób, że ludzie, którzy totalnie nawet nie byli zainteresowani tą grą, nagrywali film, bo dostawali za darmo 250 tysięcy klików, viewsów na przykład, nie? I wiesz, ja sobie oglądałem te filmy właśnie i wiesz, no bo jakby jesteś w tym, nie? Starasz się po prostu obserwować, co się dzieje na rynku i tak dalej. W pewnym właśnie momencie zobaczyłem, że hejt i właśnie ten wpierdol, który dostawaliśmy, on po prostu nabierał pędu, nie? Czyli miałeś efekt kuli śnieżnej, ludzie zaczynali nagrywać rzeczy, coraz więcej tego powstawało, więcej. Słuchaj, mój dziadek mojej żony się pyta, co tam nie wyszło z grą, bo słyszał, że jest zepsuta i tak dalej, nie? Człowiek, którego go to nie dotyczy. Boże. Każdy wiedział o tym, że coś tam nie, że po prostu, że gra zawierała błędy. No i teraz pytanie, nie? Czy faktycznie było tak źle, żeby robić, żeby po prostu tak napierdalać devów? No moim zdaniem nie. I to nawet nie chodzi o to, że o, tam jesteś zbajasowany i tak dalej. Nie, nie jestem zbajasowany. Po prostu, znaczy może byłem jakiś tam rok, dwa temu, ale teraz nie. Staram się patrzeć na to tak, wiesz, bardzo takim świeżym okiem i bez przywiązania. Jakby ja robię już totalnie inny projekt, nie? Jestem totalnie odcięty od tego. To jest jakby jakaś tam przeszłość i wydaje mi się, że jestem w stanie to tak w miarę ocenić, wiesz, odrobinę bardziej obiektywnie, nie? Także, no mówię, nieadekwatna reakcja do przewinienia, nie? Ale tak jak też wspomniałem, bardzo dużo dobrych rzeczy powstało po, nie? Czyli
zmiana sposobu pracy nad projektem, nie? Zmiana różnych rzeczy tam w organizacji, o których pewnie nawet nie mogę mówić, więc wolę nie wchodzić. Ale generalnie tak. Wszystko, co się zmienia, jest 100 razy lepsze, w sensie na korzyść, na korzyść ludzi, nie? To nie jest tak, że zmienia się coś, w sensie nie ludzi, tylko ludzi, którzy pracują wewnątrz organizacji, no nie? Także, tak. Wiesz, finalnie wydaje mi się, że zasłużony wpierdziel, ale nie powinien być aż taki delikatnie mniejszy i by było wszystko okej. Okay. A naprawdę dużo ludzi bardzo mocno przeżyło ten, no po prostu to rozczarowanie tym projektem, nie? I tak jak mówisz, wypalenie zawodowe znam, miałem, przeżyłem, przeszedłem. Teraz jest trochę lepiej, ale to po prostu dlatego, że staram się skupiać na bardziej na swoich rzeczach niż na rzeczach, wiesz, do projektowych, tych firmowych, nie? Tylko gdzieś tam jakby bardziej myślę o sobie w tym wszystkim, nie? I to też może pomóc bardzo w takich sytuacjach, albo też, no tak jak mówisz, nawet sama ta kula śnieżna tego zjawiska, tego hejtu, który był po prostu, tak jak mówiłeś, też napędzany tylko taką czystą chęcią zyskania. Jakichś followersów. Tak, 100%. Tylko, że człowiek na to patrzy trochę inaczej po jakimś czasie. Zawsze. Bo tak, ja zdaję sobie sprawę, że to jest biznes. Tak. To jest po prostu biznesowa rzecz. I tyle. Bo to też nieważne, czy to są polubienia, czy odlubienia, czy to jest zawsze jakaś, jak to się mówi, taka atencja, że się poświęca jakąś, tak. Prawda, czas na to. A tak. Algorytmy to chyba bardzo lubią. Bardzo lubią. Ciężki tak. temat. Wiesz, zadając to pytanie, myślałam, że będzie troszeczkę krótsza odpowiedź i powiem szczerze, no, nie spodziewałam się takiej ciężkiej odpowiedzi, ale dziękuję za szczerość, bo to jednak nie każdy by się chciał podzielić taką, no, taką historią, jak to osobiście też przeżyłeś i twoi koledzy. A teraz takie pytanie, no muszę to pytanie zadać, bo jestem kobietą i mnie to bardzo ciekawi, jak kobiety sobie radzą właśnie w branży. Czy w ogóle pracują jakieś kobiety z wami w teamie? Tak, pracują. Tak? Tak? A jaki to jest procent w porównaniu do mężczyzn? Jestem mega ciekawa. I tu nie chodzi o żadnych feminizm, ale jestem po prostu ciekawa. To nie chcę nikogo skrzywdzić, i mam nadzieję, że nikogo nie pominę w tym sensie. U nas w teamie naszym, bezpośrednim, pracują 3 dziewczyny, chyba na 20 artystów, tak mi się wydaje. Ale to są dziewczyny, które zajmują się stricte 3D, no nie? O! Tak. Okay, bo jeżeli super. Chodzi o concept art, to jest tak. zupełnie na odwrót, czyli jest więcej kobiet niż chłopów. O. Jest generalnie tak. Generalnie jest bardzo dużo dziewczyn. To się zmienia. W sensie to się bardzo zmienia, powiedzmy, od 5, może 6 lat. I szczególnie to widać właśnie w konceptarcie. Bardzo dużo dziewczyn przychodzi do konceptartu i są bardzo dobre w tym, co robią. No, jakby, nie inaczej wiem, nie byłyby zatrudnione. po prostu. Dokładnie. Dokładnie. Także, wiesz, to już nie są takie czasy jak w 2012 roku na przykład. 2010, gdzie jak szedłem do Platiża, to były chyba 2 kobiety i 3, bo jeszcze proszę. Dziewczyna na recepcji. Kompletnie tak niezwiązane z 3D. Wiem, bo już rozmawialiśmy przed nagraniem, że pracujesz w międzynarodowym zespole, bo teraz to nie jest tak, że pracuje się tylko i wyłącznie w polskiej firmie, gdzie są tylko i wyłącznie Polacy, ale współpracuje się z wieloma różnymi innymi firmami, freelancerami, czy z osobami, które są po prostu, mieszkają w innych miejscach, obcokrajowcami. I jak to wygląda na co dzień? Czy językiem
którym komunikujecie się, jest tylko i wyłącznie angielski i polski, albo polski, angielski? Czy muszą się uczyć polskiego? Zapewne znam odpowiedź, ale musiałam to powiedzieć. Nikt nie wymaga od osób, żeby się uczyli polskiego, aczkolwiek CD Projekt daje, jakby jest nauczyciel, który uczy ludzi, którzy chcą się uczyć polskiego, no nie? I naprawdę jest kilka osób, które całkiem spoko mówią po polsku, muszę przyznać, i po prostu mieli chęć się nauczyć, nie? Ale tak, w firmie posługujesz się generalnie tylko i wyłącznie angielskim tak naprawdę. To jest ten główny język, czyli wszystkie spotkania są po angielsku, maile są po angielsku. Jeszcze był taki okres przejściowy, że było dwujęzycznie, maile były dwujęzycznie pisane, ale teraz jest już tak, że wszystkie maile lecą po angielsku. No, jeżeli jesteś super leniwy i czasem wiesz, że coś leci tylko właśnie jakby do rodaka, to piszesz po prostu po polsku, ale generalnie takim językiem jest jest angielski do komunikacji. Ale wiadomo, tam jak idziesz na obiad z kimś, czy nie wiem, spotykasz się w trakcie pracy, to nadal się zdarza, że ludzie gadają po polsku. Aczkolwiek wiem, że w innych firmach, na przykład w Remedii, jest tak, że nawet jeżeli idziesz do kuchni, to musisz się porozumiewać po angielsku. A, żeby nikogo nie... Tak, żeby ktoś nie żeby czuł się wykluczony. Wykluczony, no. Tak. I to jest interesujące. Wydaje mi się, że chyba póki co nie do zrobienia w Polsce. Ale może tam, wiesz, w przyszłości na pewno tam, wiesz, w jakiś sposób się uda to przepchnąć, nie? Jedyną taką rzeczą, która, jak mówiłem ci też, sprawia mi problem, to jest jednak czytanie tych maili po angielsku. To jest jednak coś, co no pomimo tego, że trochę podniosłem tam swojego skilla, to niestety, wiesz, dużo więcej czasu muszę poświęcić, żeby tam przeczytać, skupić się bardziej, wiesz, przeczytać jedno zdanie dwa razy, tak. Żeby tak o co tam chodziło, nie? No, ale ogólnie jest okej. No bo języków się zawsze uczymy najpierw tej części mówionej, tak jest. A nie pisanej, więc to przychodzi po prostu później. Może tak być. A jak wygląda u was, to jest moje ostatnie pytanie, obiecuję, już naprawdę. Luzik, ja jeszcze nie jestem. Mam nadzieję, że masz dzisiaj czas. Tak. To naprawdę się przedłuża. Jak wygląda u was sprawa z nadgodzinami? Czy jest tak, że projekty są planowane na te 8 godzin pracy, czy ile tam macie dziennie ustalone i tyle, koniec, do domu, papa? Czy trzeba robić te nadgodziny? Czy one są tak wymuszane? Wiesz co, ciężko w tej chwili, tak. W tej chwili ciężko powiedzieć, bo to w pewnym sensie się zmienia z projektu na projekt, nie? Czyli u nas się to nazywa tam crunch, no nie? I na samym początku, jak ja przyszedłem dosłownie tam 10 lat temu, to była taka dziwna zasada, przynajmniej dla mnie, że jeżeli ktoś z teamu musi crunchować, na przykład 3 osoby, to wszyscy zostają te 2 godziny dłużej, bo crunch w game devie mniej więcej wygląda tak, że nie masz tak, że siedzisz 16 godzin, nie? Tylko po prostu masz plus 2 godziny dziennie, nie? Czyli zamiast 8 siedzisz 10, nie? I ja ci powiem szczerze, że jak ja przyszedłem z Platisza, gdzie robiliśmy projekty na czas i nie można było przesunąć o tydzień, nie? Bo trzeba było po prostu oddać reklamę, ona musiała gdzieś tam pójść, musiała zostać przegrana, czy cokolwiek tam musiało zostać zrobione, to wiesz, ja przychodząc z Platisza, dla mnie, jak ja usłyszałem, że tam, wiesz, że ten crunch to 2 godziny więcej, to ja po prostu się uśmiechnąłem. Dla mnie to było nic, ja jestem przyzwyczajony do tego, nie? Ja jestem do takich rzeczy przyzwyczajony, jakby ja wiem, że to jest złe, w sensie ja zdaję sobie sprawę, że to jest złe, że tak nie powinno być. Ja absolutnie nigdy nie powiem, że crunch to jest super rzecz. Nie. Ode mnie tego nie usłyszysz, dlatego ja się cieszę, że przychodzą młodzi ludzie i młodzi ludzie
jak im powiesz, że crunch czy coś, to nie. To nie ma czegoś takiego. I to jest właśnie super, w sensie fajnie, że ludzie się wymieniają, że młodzi przychodzą z inną perspektywą. W sensie ja jestem bardzo przywiązany do swojej pracy, nie? Jeżeli ja mam tam poświęcić 2 godziny czy 3 godziny więcej, to jest dla mnie nie problem. Ale dla kogoś to już jest problem. I w sensie, kurde, no fajnie widzieć, że jednak ludzie bardziej chcą zdrowego życia, nie? Tak, to tak jak to powinno wyglądać, że 8 godzin i koniec, nie? Ja powiem tak, ja wrzucam odrobinę więcej, przynajmniej ostatnio, czyli tak, jak widzę, że troszeczkę mi wolniej idzie niż powinno mi iść, no to ja od siebie dorzucam sam ten czas, bo chcę w pewnym sensie trochę nadgonić, trochę skończyć i tak dalej, ale to nie jest tak, że ktoś przychodzi i wymusza. Mało tego, na tym etapie projektu, w którym w danym momencie jesteśmy, jest to wręcz niemile widziane. Czyli przychodzi producent i ci mówi, że słuchaj, według tutaj tabelki, no to siedzisz troszeczkę za długo, nie rób tak, nie? Ja autentycznie miałem takie po prostu, wiesz, pingi, za że... Za dużo tak, pracujesz. Że, słuchaj, fajnie, do fajnie, domu. Ale nie. A jeżeli chodzi o taką rzecz, która właśnie, tak jak mówiłem, że to się zmienia, co projekt, to jest właśnie coś takiego, że kiedyś musisz wydać tą grę, nie? A co za tym idzie, musisz kiedyś skończyć projekt i no, musisz przysiąść i coś zrobić. Coś, co ma jakieś tam opóźnienie i tak dalej. I wtedy tak, jest coś takiego, że no, ludzie siadają, robią i mają te nadgodziny. Nie wiem, czy to są nadgodziny wymuszane per projekt, nie per projekt, tylko per team. Chyba już tak nie ma. Tylko na przykład producent widzi, że się spóźniasz i cię prosi, żebyś został na przykład te 2 godzinki. Tylko, że masz za to normalnie płacone. To tak jak powinno być. Tak samo. Zdarzało się, że przy Cyberpunku, jak pracowaliśmy, to że trzeba było przyjść w sobotę. I też za to jest normalnie płacone. W sensie tak, jak powinno być. Ekstra. Czyli tam chyba 150% czy coś takie. Nie? Także nie wiem, znaczy jestem w takim wieku, że wolałbym nie crunchować już, czyli wiesz, wolałbym sobie ten czas spędzić tak, jak ja sobie wybiorę, nie? Czyli ja chcę sobie porzeźbić jakąś żabę czy cokolwiek, to ja po prostu robię to dla siebie w swoim czasie i luz, nie? Więc ja jestem, szczerze mówiąc, jestem przeciwnikiem jakiegokolwiek crunchowania i zostawania w pracy dłużej, nie? A czy potrafisz rzeźbić tak fizycznie? Próbowałem kilka razy, tak, to się przekłada. W sensie rzeźba w ZBrushu przekłada się na rzeźbę taką standardową. Ale jednak. Tak, aczkolwiek to jest to samo, co powiedziałem o VR-ze, nie? Że musisz pewnych rzeczy się oduczyć, przyzwyczajeń oduczyć, bo na przykład w rzeźbie zwykłej już nie masz Ctrl Z i możesz sobie cofnąć. No nie. Nie? No i musisz się nauczyć nowych tuli, czyli na przykład w ZBrushu używasz Alf do uzyskania porów albo jakichś tam detali, nie? A tutaj musisz sobie zrobić narzędzie do tego, żeby zrobić pory. No to musisz podpatrzeć, jak to robią na przykład inni ludzie, nie? Jest taki właśnie gościu, Alex Olivier, którego też w pewnym sensie podziwiam, bo to jest człowiek, który zaczynał w 3D, ale się przebranżowił i został rzeźbiarzem. Jest zajebisty. Zajebisty jest. O, wow. I od niego podpatruje na przykład, jak się robi pory, nie? Czyli gościu bierze kawałek papieru ściernego, przykrywa folią spożywczą i delikatnie uderza o twarz. Powstają pory. Takie no naturalne. Tak. O Jezu. No właśnie, musisz te patenty sobie poznajdywać, jak zrobić narzędzia. To też tak jest dalej. Fajne pracować z materią, w sensie z taką, nie tylko i wyłącznie w 3D, ale też poznać, jak to funkcjonuje. Tak, jeszcze na jak. Żywo. Jeszcze jak. No pewnie, że to jest fan. No wiesz, to jest super kreatywne właśnie, że nie tylko robisz postać, ale też właśnie musisz sobie, przynajmniej na samym początku, no musisz sobie sam wyprodukować te narzędzia. Oczywiście, że możesz tam jakieś dłutko kupić, czy jakieś tam jakąś rzecz, która jest standardowa, jakieś tam szpatułki, ale mówię, są pewne rzeczy, gdzie wpadasz na pomysł, jak coś wykonać łatwiej.
I to jest też super. To można powiedzieć takie trochę klocki Lego, tylko dla artystów. Boże, jeszcze jednak to ostatnie pytanie się naprawdę tak dodaje i dodaje, ale chyba to będzie ostatnie pytanie. To będzie pytanie właśnie dotyczące CD Projekt, ponieważ mówiliśmy o tym crunchowaniu, o tej kulturze pracy, która się zmienia. A jak wygląda atmosfera w pracy? Czy jakby jest duża presja właśnie czasu, czy stara się stworzyć taką atmosferę, takie środowisko, gdzie ludzie się będą czuli dobrze, mogą się też no, swobodnie czuć, bo to przecież presja deadline'ów, tak. Jest dość, no może być dość intensywna, a to jednak jak pracuje się kreatywnie, to jest czasem uciążliwe. Jak jest organizowane to środowisko pracy? No, coś w tym jest, w sensie, to jest tak, że przez bardzo długi czas, bo wiesz, te projekty trwają nie 2 lata, nie rok, nie 3 lata, tylko zazwyczaj trwają 4-5 lat, nie? To też, i to też się zmieniło teraz, jakby ten okres się, jakby tworzenia projektu się w pewnym sensie wydłuża, właśnie po to, żeby był przez dłuższy czas był ten luz. I atmosfera jest luźna, w sensie moim zdaniem jest super luźno. Ja bym nawet, kurde, dobra, najwyżej ktoś mi strzeli w łeb. Nawet uważam, że za luźno w pewnych momentach, nie? Dobra, przychodzisz w poniedziałek po publikacji do pracy i nie będzie luźno. Mam nadzieję, że nikt tego nie zobaczy właśnie z pracy, ale tak. Nie słuchajcie od tego momentu. Tak. Generalnie temat wygląda tak, że jak ja się zatrudniałem, to był większy rygor, był jakby ten sposób pilnowania czasówek i jakby wykonywania danych rzeczy. Albo może to ja wtedy inaczej odbierałem, nie wiem. Ciężko, kurde, ciężko mi teraz powiedzieć, nie? Ale teraz widzę właśnie, że jest o wiele luźniejsza atmosfera. Chyba bardziej kreatywna jednak, trzeba przyznać, że chyba jak jest luźniej, to łatwiej się rzeczy robi, tak mi się wydaje. Także nie wiem, ja wiem, że krążą różne tam jakieś plotki, wiesz, że o Jezu, nie wiadomo jak tam, jakie to złe korpo i tak dalej, ale nie wiem, naprawdę jest spoko. Nie ma tak, że ktoś stoi nad tobą z batem i że masz coś do zrobienia i koniec, nie? Wiadomo, no musisz zrobić po prostu swoją działkę, masz tam mniej więcej jakiś czas, ale jeżeli się spóźnisz tydzień, dwa, to też się nic nie stanie. Pod warunkiem, że dowozisz jakość, nie? To jest też bardzo ważna rzecz, no bo wiesz, jak dowierzysz coś, co nie wygląda i jeszcze spędzisz na tym więcej czasu, to mogą być problemy. To chyba się dotyczy każdej dokładnie. Branży, prawda? Dokładnie tak. Też mi się tak wydaje, nie? Czy masz jeszcze jakąś myśl na sam koniec, którą chciałbyś się podzielić? Może... nie wiem, jakąś inspirację. Okej, dobra. Nic nie przychodzi do głowy. Za dużo było inspiracji, wystarczy wam. Marcin, dziękuję ci bardzo za rozmowę. Dziękuję. Naprawdę dostarczyłeś tyle insightów ze swojej pracy, bardzo interesujących informacji, o których w ogóle nie myślałam, że tak może być. Więc dziękuję ci bardzo za czas. Ponieważ się bardzo przedłużyło i naprawdę jestem ci bardzo wdzięczna. Nie ma problemu. Dzięki. Dzięki również. A teraz apel z prośbą o kciuka w górę i suba, by nakarmić algorytm, dzięki któremu ta rozmowa dotrze do większej ilości odbiorców. Dzięki. Jeżeli masz pytanie, napisz w komentarzu lub w wiadomości prywatnej, a my widzimy się za 2 tygodnie. Pozdrawiam cię z Wysp Owczych, Klaudia Borowiec.